Zdrowadzam super was w kolejnym filmie, a dziś myślę, że taki trochę długo oczekiwany film, bo sporo osób już mi pytało o, a mianowicie wyżnarka Ryobi, oczywiście akumulatorowa, 18V, OnePlus, R18JS, myślnik 0. Film jest przez niego sponsorowany, ja ją kupiłem z własnych środków. Koszt jej to jest około 280-300 zł, samobody, plus akumulatorek, ładowarka, to nam wychodzi jakieś 700-800 zł. No. I tak, zaraz wam pokażę, co ona tu ma za funkcję, jak ona się u mnie sprawuje, jakie są jej wady. To, co zauważyłem po prostu użytkując ją przez ostatnie pół roku. No i tak, 18V, oczywiście OnePlus, światło LED. Co tu pisze, że posłów ma... Nie, co tu pisze? 1100-3000 posłów jest. Możemy ciąć pod kątem 45 stopni, 2 lata gwarancji. Mamy podcinanie w drewnie do 10 cm, w stali do 6 mm, czyli do prawie 2,5 cm. I w sumie tutaj już więcej nic nie ma. Oczywiście jeszcze jest kontrolowanie prędkości, regulacja, która jest tu bardzo fajna. Oraz blokada, która w moim wydaniu włącznika jest jakaś dziwna. Nie wiem, czy to jest wada fabryczna, czy w waszych też tak jest. Ale zaraz wam przybliżę kamerę i powiem wam, o co chodzi. A mianowicie chodzi mi o to, że ten przycisk blokady jest tak wewnątrz schowany, że żeby go wcisnąć trzeba moc... Patrzcie, w normalnych wyżnarkach on zawsze wystaje. I zawsze można było ten włącznik, no, wcisnąć, a tak to tniemy. No jest to dosyć niekomfortowe, tak? Tu mamy tą regulację. To jest akurat bardzo fajne, to im się udało. Wyjmujemy akumulatorek. Mamy tutaj też fajny podział. 4, mianowicie, co mi tu Facebook pokazuje. Mamy 4 podziały. Przestawiamy sobie po prostu na to, co chcemy ciąć. Ona się wtedy nam dostosowywuje. Tu z tyłu mamy kluczyk, który możemy sobie wyciągnąć. Przestawić stopę. Myślę, że tu nie będę wam pokazał, bo to nie ma żadnej filozofii. Poza tym już w kilku filmach to było pokazywane. Odkręcamy, przesuwamy i to jest. Mamy tutaj luz na prowadnicy bryszota. Mocowanie bryszota jest trochę takie inne, zaraz wam też pokażę. Ten luz mocno nie wpływa na pracę. Dioda LED, ale to tam też, że tak powiem, standard w większości wyżynarek. I tutaj nie wiem, o co z tym chodzi. To jest niby co, miała być prowadnica do cięcia. No owszem, ale zobaczcie, zrobili ją na równo ze stopą. I zobaczcie, to jest całe porysowane, bo już niejednokrotnie, kiedy coś ciąłem, to po prostu mi wadziło o materiał i mi rysowało linię cięcia, tak? Po prostu jak była miękka sosenka, to mi po prostu gniotło. I co, stopa, no to wiadomo, tak, porysowana, ale metalowa wytrzymała, czy aluminiowy odlew. No i co? Dobra, czekajcie, jakiś bryszczocik weźmiemy, założymy na próbę. No, może nie Ryobi, ale myślę, że grafik też się nie pogniewa. I zobaczcie, zakładamy bryszczot, o. Widać wszystko? Widać. Wsuwamy w gniazdo, albo o. Czekajcie. O. Wsuwamy w gniazdo, przekręcamy na równo. O, nie wszedł. Jeszcze raz. Wpychamy. Przekręcamy. O, teraz siedzi. No, i tak to wygląda. Demontaż. Popychamy. To nam puszcza. Zdejmujemy nasz brzeszocik. No i dobra, to w sumie jest na tyle. Ja teraz wam pokażę kilka przykładowych cięć, które możemy wykonać tą wyżynarką. Kantoweczka 8x8, rzeszocik długi, bo to chyba jest 20, tylko sobie jeszcze akumulatorek zmienię, bo tutaj jest już wyładowany, czy wyładowany, no, przed testem był, przed chwilą już coś nie robię. To co, tniemy.
Proszę bardzo. 8 na 8, kantóweczka. Sosenka. A jeszcze raz! A co? Proszę bardzo. I jeszcze raz. No to zobaczcie, sęk się trafił, no ale przecięła. Dobra, ostatnie cięcie i już nie będziemy jej katować, bo szkoda, bo to nie służy do przecinania takich formatów, ale po prostu chciałem wam pokazać, że można, że da się, że potrafi. No i co? Myślę, że te parę cięć wystarczy. Nie chciałem ciąć już metalu i jakichś innych rzeczy. Kto to robi wyrzynarką, tak? Zresztą będziecie chcieli, to wam dogram. Nie ma z tym u mnie problemu, tak? Jak widzicie, świetnie sobie radzi. U mnie się jak najbardziej sprawdziła. Bardzo przydatny sprzęt. Mogę wam go polecić. No i co? Oczywiście większy akumulator. Zresztą test tego akumulatora jest film na kanale. Zapraszam oczywiście do oglądania. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, czy nie? W sumie no, wszystko widać, tak? Wiadomo, jakieś inne płyty, sklejki też są nam przednie, tak? A akurat co miałem, to przeciąłem, tak? Mi się wydaje, tak, widać było ją w kilku jakichś chyba filmach, projektach. To już przez te pół roku swoje zrobiła, trochę akumulatorów rozładowała. I co? No nic, tylko niech teraz służy i się nie psuje. Dajcie znać jeszcze w komentarzu, jak u was jest z tym przyciskiem, bo mnie to trochę, że tak powiem, denerwuje, że muszę używać po prostu drugiej dłoni do tego, a nie wszystko w jednym. No i co? Chyba na tyle. Tak jeszcze chwilkę pomyślę, ale czy ja wszystko powiedziałem? Wszystko! Dobra, dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Już sobie przypomniałem, czego nie powiedziałem. Słyszycie ten pisk? Właśnie tu jest słabo to smarowane. Już od 2-3 razy tutaj smarowałem. Tu jest jakiś chyba specjalny suchy smar. Czymś jakimś nie było tutaj. Warto właśnie to przesmarować, bo fabrycznie właśnie to nie jest przesmarowane i ono tak piszczy. No, teraz na tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam, to już Słuchmat. Cześć!